Składam wniosek o przeniesienie tych punktów do obrady Komisji Rewizyjnej. Rozmawiałem z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprosi wszystkich radnych na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Po dokładnym przestudiowaniu tekstu, które przysłało Centralne Biuro Antykorupcyjne, kwestia naruszenia zakazów przez pełniącego obowiązki wójta Aleksandra Lewickiego, ta kwestia jest według Centralnego Biura Antykorupcyjnego bezdyskusyjna. Rada Gminy z mocy tej ustawy antykorupcyjnej jest pozbawiona możliwości subiektywnej interpretacji przyjętych przez ustawodawcę uregulowań. I ja nie widzę powodu, dla którego Komisja Rewizyjna miałaby się tym zajmować. Ma to jedyny powód jest taki, że my będziemy przedłużali procedury. Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Centralne Biuro Antykorupcyjne wnosi o wydanie przez Radę Gminy Kronowo uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Aleksandra Lewickiego, pełniącego funkcję wójta gminy Kronowo. Ja nie jestem tu za wójta, jedynie popełnił przez ten swój sąd, bo to udowodnił to pies jego i te małe pieski, ale fakt pozostaje faktem, żeby referować już tej chwili wyroku. Oczywiście spółka istnieje, zarejestrowana do 18 kwietnia, tam co mają 24 roku. I od tego momentu, proszę Państwa, oczywiście dokumentów nie zrobiła ani jednego roku, jeśli chodzi o jakąkolwiek działalność. Ja na podstawie swojej, ja jestem prawnikiem, nie jestem jakimś, na podstawie swojego logicznego myślenia uznałem, że to nie jest spółka prawa handlowego, bo ona ma prawo, a tą mamę, która nie pozwala jej funkcjonować. I dlatego tylko i wyłącznie nie została wpisana i podana przeze mnie do przemawiania mojego kościoła. Byłem świetnie przekonany i jestem do tej pory przekonany, że ja nie popełniłem żadnego wykroczenia. Nie wiem, być może jestem w błędzie, być może ktoś mnie sprostuje. Myślę, że tą instytucją, która to sprostuje, to będzie sąd. Ja bym chciała się odnieść do takiej kwestii tutaj, właśnie tego wniosku CBA i no jakby nie było, widać, że nastąpiło naruszenie prawa i no to jest, to nie ma co z tym dyskutować.